Od tego momentu Twoja relacja z obiektywem zmieni się o 180 stopni. Dosłownie. Staniesz przed i za nim jednocześnie. To wymaga kilku umiejętności, ale przede wszystkim sprytnych narzędzi, o których zamierzam Ci opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jeżeli zatem dokładnie wiesz, jak powinny wyglądać Twoje zdjęcia na Instagramie, albo jak nie powinny wyglądać, ale nie znalazłaś jeszcze idealnego fotografa, lub też jesteś zbyt nieśmiała, żeby przed kimś pozować, zapraszam do oglądania tego odcinka. Zaczynamy! Cześć, mam na imię Marcelina, witajcie na moim kanale Altered Native, gdzie uczymy się tworzyć wartościowy content i ogarniać media społecznościowe, a wszystko to w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Dzisiaj na swoim przykładzie pokażę Wam, jak robić sobie zdjęcia. Większość z moich obserwatorów na Instagramie nie zdaje sobie sprawy z tego, że ponad 65% zdjęć, na których jestem, zrobiłam sobie sama. A to dlatego, że wyglądają, jakby zrobił je ktoś inny. Tę technikę kilka lat temu odkryła i opanowała do perfekcji Sorelle Amor, której link do profilu wstawiam w opisie do tego filmu. I to właśnie dzięki niej, dzięki jej filmom odkryłam, że można coś takiego robić. Zastanówmy się najpierw, jakie są zalety robienia sobie zdjęć samemu. Oto 5 z nich. Niezależność. Robisz zdjęcia, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Nie musisz na nikim polegać, co bardzo niweluje ograniczenia czasowe. Nieograniczona ilość ujęć, powtórek. Nie martwisz się, że ktoś niecierpliwi się Twoim dążeniem do perfekcji. Robisz tyle ujęć, na ile masz ochotę. Albo na ile starczy Ci sił. Pewność siebie. Zyskujesz pewność siebie przed obiektywem. Nawet jeżeli na początku czułaś się skrępowana, z biegiem czasu oraz praktyką będziesz czuła się coraz bardziej rozluźniona i obyta. Pozowanie. Odkrywasz najkorzystniejsze dla siebie pozy w swoim tempie. Zauważasz, który profil bardziej Ci się podoba. Jak układać włosy, ramiona, ręce i nogi. Metodą prób i błędów wypracowujesz idealny język ciała. Nauka. Jednocześnie, robiąc sobie zdjęcia, uczysz się fotografii. Zaczynasz zwracać uwagę na takie rzeczy jak perspektywa, kadrowanie, ostrość, światło. Myślę, że nie muszę Cię dalej przekonywać do tego, że robienie sobie zdjęć samemu to świetne zajęcie. Przejdźmy zatem do sposobów i narzędzi, które z pewnością Ci się w tym przydadzą. Po pierwsze zastanówmy się, czym najlepiej robić sobie zdjęcia. Telefonem czy aparatem? Tak naprawdę pod względem technicznym nie ma to za bardzo znaczenia, ponieważ obydwoma urządzeniami jesteś w stanie zrobić sobie zdjęcie sama. Zaczniemy jednak od telefonu, ponieważ jest on może troszeczkę trudniejszy z tego względu, iż nie będziesz siebie widziała, robiąc sobie zdjęcia. Na początek, i nie mówię już tylko o robieniu sobie zdjęć, ale o robieniu zdjęć w ogóle, warto włączyć w telefonie siatkę kadrowania. W iPhone'ie znajdziesz ją idąc do ustawień, następnie wchodząc w aparat, a następnie włączając funkcję siatka. W Samsungu natomiast wchodzimy najpierw w aparat, następnie w ustawienia, i włączamy funkcję linie siatki. W każdym telefonie może się to nieco różnić, ale tę funkcję znajdziemy na pewno w ustawieniach. Dzięki siatce łatwiej nam będzie zadbać o kompozycję i perspektywę, a także zadbać o to, żeby zdjęcie było proste. Kolejny krok to znalezienie odpowiedniego kadru. Gdy już go znajdziemy, kładziemy telefon ustawiony z aparatem w naszą stronę, tak żebyśmy siebie widzieli. I idziemy się ustawić. W miejscu, w którym będziemy pozować do zdjęcia, najlepiej położyć jakiś mały przedmiot. Teraz, gdy widzimy i wiemy, jak ma wyglądać nasze zdjęcie, wracamy do telefonu, aby obrócić obiektyw. Pamiętajcie, żeby używać aparatu tego z tyłu telefonu, a nie z przodu, dlatego że jest on po prostu lepszej jakości. I teraz albo włączamy samowyzwalacz,
albo stosujemy pewnego rodzaju trik. Otóż jeśli posiadasz słuchawki z regulacją głośności, tak jak na przykład te od iPhone'a, możesz nimi robić zdjęcia, naciskając na znak plusa, tak jakbyś chciała zrobić głośniej. Dzięki temu słuchawki te będą działały jak pilot albo samowyzwalacz. Sprytne, prawda? Przejdźmy teraz do aparatu. Większość z nich posiada dedykowaną aplikację, którą można zainstalować na swoim telefonie i połączyć oba narzędzia ze sobą. Pamiętam, że konfigurując to w moim aparacie, wydawało mi się to na początku trudne i skomplikowane. Faktycznie zajęło mi to troszeczkę czasu, zanim udało mi się połączyć urządzenia, ale teraz nie mam z tym żadnego problemu. Działa to naprawdę dobrze i za każdym razem sprawnie łączę telefon z aparatem. Mój telefon w tym wypadku działa tak jak pilot, a największym plusem jest to, że siebie widzę. Oprócz tego mogę też regulować pewne ustawienia, jak na przykład ostrość, przesłonę czy ISO. Oczywiście mogę też włączyć samowyzwalacz na 2 lub 10 sekund, co pomaga przy schowaniu telefonu. Jeżeli chcę wyostrzyć obiekt na zdjęciu, wystarczy, że nacisnę na niego palcem i chwilę przytrzymam. Dzięki temu aparat automatycznie będzie utrzymywał ostrość na tym obiekcie. Co więcej, zrobione tak zdjęcie automatycznie pojawia się na moim telefonie, więc od razu mam podgląd, nie musząc podchodzić i sprawdzać tego w aparacie. Te zdjęcia są troszeczkę gorszej jakości, jednak na tyle dobrej, że mogę na przykład bezpośrednio publikować je na Instagramie, co fantastycznie się sprawdza na przykład w podróży, kiedy nie mam ze sobą laptopa, żeby przegrać zdjęcia z aparatu. I teraz została jeszcze kwestia telefonu. Kiedy naciśniemy samowyzwalacz, albo szybko chowamy telefon do kieszeni lub gdzieś, gdzie nie będzie go widać, albo możemy też wydłużyć czas oczekiwania do tych 10 sekund i odłożyć telefon w miejsce, w którym nie będzie go widać. Ja często po prostu kładę go na ziemi i zasłaniam butem. Istnieją również specjalne piloty, które działają jak samowyzwalacz, ale niestety w tym wypadku też nie będziemy siebie widzieć. Ja niestety nie miałam okazji z takich korzystać, dlatego nie wiem jak działają. Z tego jednak, co udało mi się przeczytać, to całkiem dobrze. Jeżeli kiedyś z jakiegoś korzystaliście, dajcie mi proszę znać w komentarzu poniżej. Jeśli zamierzasz robić sobie zdjęcia sama, to z pewnością przyda Ci się statyw. Chociaż nie jest on niezbędny. Wszystko zależy od tego, gdzie te zdjęcia chcemy robić. Jeżeli na przykład na odsłoniętej polanie, statyw może być bardzo przydatny. Natomiast jeżeli w domu, to za statyw mogą posłużyć inne rzeczy. Możemy przecież aparat lub telefon położyć na półce, albo ustawić książki, albo też przywiesić go gdzieś na drzewie, jeżeli robimy zdjęcia w plenerze. I tak więc na początku mojej przygody z zaawansowanym selfie nie miałam statywu, dlatego korzystałam z wszystkiego, co było pod ręką. Czasami był to murek, czasami właśnie drzewo, czasami też zdarzało się, że brałam składane krzesło na sesję, żeby móc wyżej postawić aparat. No ale z czasem zainwestowałam w statyw i powiem Wam, że to była fantastyczna decyzja. Zupełnie inna praca, kolosalna różnica, dlatego jeżeli możecie sobie pozwolić na statyw i wiecie, że zaawansowane selfie, czy nawet robienie zdjęć generalnie, to zajęcie dla Was na dłuższy czas, zachęcam Was do zaopatrzenia się w statyw. Jeżeli dużo podróżujesz, upewnij się, aby Twój statyw był kompaktowy i lekki. Dzięki temu będziesz mogła go zabrać ze sobą właściwie wszędzie. Ja używam Manfrotto Compact Light, który świetnie się sprawdza, ale przez to, że jest dosyć lekki, to kilka razy zdarzyło mi się, że przewrócił go wiatr, na przykład na plaży. Dlatego warto się zastanowić, gdzie chcemy robić zdjęcia. No i też ważną rzeczą jest to, aby statyw był na tyle stabilny, żeby mógł utrzymać nasz aparat. Skoro mamy już skompletowany podstawowy sprzęt, przejdźmy teraz do pozowania, co może przysparzać nie lada problemów, zwłaszcza na początku przygody z Advanced Selfie.
Możesz czuć się skrępowana, przybierać nienaturalne pozy albo robić jakieś dziwne uśmiechy. To zupełnie normalne. Z czasem jednak nabędziesz naturalności i swobody. Zanim to jednak nastąpi, poszukaj zdjęć, na których podoba Ci się sposób, w jaki dana osoba pozuje, patrzy albo uśmiecha się. Spróbuj odtworzyć to przed lustrem, a następnie odwróć się od lustra i powtórz to jeszcze kilka razy. Zapamiętaj kilka pozycji, jedną lub dwie, i następnie odtwórz to podczas sesji. Świetnie sprawdzają się też wszelkiego rodzaju akcesoria, na przykład kapelusze, kwiaty, aparat, książka, właściwie wszystko, co możesz chwycić w ręce, dzięki temu będziesz wiedziała, co z nimi zrobić. Będą miały jakieś zajęcie. Tego typu akcesoria dodatkowo pozwalają dopisać pewnego rodzaju historię do zdjęcia, dlatego staraj się dobierać je intencjonalnie. Jeżeli nie chcesz za bardzo pokazywać się na zdjęciach, to nie jest problem. Odwróć się do obiektywu albo na przykład przekręć tylko głowę lub po prostu zasłoń rękami twarz. Na Instagramie znajdziesz multum inspiracji w tym temacie, chociażby pod hashtagiem #podróżujące plecy. Pierwsze selfie zrób sobie w domu albo w jakimś odludnym miejscu. Dzięki temu nie będziesz czuła się skrępowana obecnością innych osób. Rozluźnij swoje ciało, podskakując kilka razy, krzycząc coś, śmiejąc się w głos, robiąc kilka głupich min. Generalnie ucisz swojego wewnętrznego krytyka, a najlepiej schowaj go do kieszeni. Nie przejmuj się nieudanymi zdjęciami, ponieważ będzie ich na pewno więcej niż tych, które Ci się spodobają, przynajmniej na początku. Staraj się spojrzeć obiektywnie na całość i ćwicz, ćwicz, ćwicz. Praktyka czyni mistrza, a przynajmniej usprawnia cały proces. Mam nadzieję, że zdążyłam Cię już przekonać do tego, że robienie sobie zdjęć samemu to prosta, ale i też bardzo przydatna umiejętność, dzięki której możesz odmienić swoje zdjęcia, na przykład na Instagramie. Zanim skończę, chciałabym Ci uświadomić problemy, które osobiście napotkałam podczas swojej przygody z zaawansowanym selfie i które prawdopodobnie Ty również napotkasz. Nie wszystkie udało mi się wyeliminować, niektóre są po prostu częścią tego procesu, ale posiadając ich świadomość, nie spotkasz się później z ewentualnym rozczarowaniem. I już tłumaczę, o co chodzi. Połączenie aparatu z telefonem ma ograniczony zakres, a więc jeżeli odejdę za daleko od statywu z aparatem, to urządzenia się rozłączają. Zdarza się też, że rozłączają się nawet wtedy, kiedy są blisko, bo na przykład aparat zgubił sygnał. No i wtedy muszę przerabiać cały proces parowania od początku. Zauważyłam, że kiedy używam aplikacji w moim aparacie, to bateria dużo szybciej się w nim rozładowuje. I tak maksymalny czas jego użytkowania w dobrych warunkach pogodowych to około 2 godziny. Oczywiście rozwiązaniem jest tu posiadanie dodatkowych baterii czy powerbanka. Ale jednocześnie z aparatem, jeżeli podłączony jest również do niego telefon, no to siłą rzeczy to urządzenie też będzie się szybciej rozładowywało. Być może jest to ograniczenie tylko mojego aparatu, tu nie jestem pewna, ale w każdym razie, kiedy korzystam z aplikacji i robię sobie zdjęcia sama, to i te zdjęcia, które zapisują się na telefonie, i te w aparacie zapisują się w formacie JPG, a nie RAW, co niestety może utrudniać późniejszą obróbkę. Obojętnie, czy pracujesz ze statywem, czy bez, Twoja kreatywność może być ograniczona przez położenie Twojego urządzenia. Inaczej jest, kiedy pracujesz z drugą osobą, ponieważ ona ma dużo większy zakres i może też wnieść coś swojego, jeżeli chodzi o pozycjonowanie kadru, czego Ty samodzielnie już nie zrobisz. I ostatnie, troszeczkę z przymrużeniem oka, ale jest coś takiego, że kiedy już przyzwyczaisz się do robienia sobie zdjęć, no to będziesz miała troszeczkę opory przed tym, żeby zaufać innym fotografom,
Co więcej, prawdopodobnie już nigdy nie poprosisz żadnego przypadkowego przechodnia, żeby zrobili Tobie zdjęcie. A jeżeli już taka sytuacja nastąpi, to z pewnością nie będziesz zadowolona z efektów. Czasami jednak warto oddać aparat innej osobie, właśnie żeby złapać troszeczkę dystans i żeby nie wpaść w pułapkę robienia ciągle tych samych ujęć. Mam nadzieję, że po tym odcinku zaawansowany selfie przestanie mieć dla Ciebie jakiekolwiek tajemnice i z przyjemnością zaczniesz sobie sama robić zdjęcia. Jeżeli tak się stanie, koniecznie daj mi znać w komentarzu, jak Ci poszło. A jeżeli wstawisz to zdjęcie na Instagramie, proszę oznacz mnie, mój profil to @altertonative. I oczywiście, jeżeli spodobał Ci się ten film, zachęcam bardzo serdecznie do zasubskrybowania. Życzę Wam efektownych sesji i do zobaczenia w kolejnym odcinku.